Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, dzisiaj podejmiemy szereg uchwał dotyczących prowadzonej polityki podatkowej. Trzeba jednak pamiętać, że podatki są jedynie narzędziem do osiągania pewnych celów. Dzięki redystrybucji utrzymujemy publiczne szkoły, budujemy ulice, czy też zapewniamy komunikację miejską. Podatki nie są celem samym w sobie. Prezydent miasta powinien być menadżerem finansowym, który zarządza ponad 200-milionowym budżetem i ponosi odpowiedzialność za jakość życia ponad 70 tysięcy mieszkańców. Każdy menadżer musi mieć jakąś spójną strategię finansową. Trudno jednak za taką uznać notatkę na Facebooku, w której pani prezydent obwieszcza, z jakich opłat i podatków chce zrezygnować. Trudno też doszukiwać się tej strategii gdzie indziej, kiedy proponuje pani zmniejszenie dochodów w momencie, w którym zmagamy się z kilkumilionowymi brakami w oświacie. Ostrów Wielkopolski realizuje maksymalne obciążenia podatkowe w 91,54%, co daje pewne pole manewru w ich zmniejszaniu. Choć trzeba podkreślić, że proponowane przez panią działania w naszych oczach są działaniami doraźnymi, mówiąc krótko, są nerwowym biegiem w kierunku mety, która nazywa się wybory. Jako radni proponujemy zmniejszenie podatku od nieruchomości. Uważamy, że jeśli płacone przez mieszkańców podatki miałyby pokryć proponowane przez panią prezydent takie wydatki jak 14-procentowy wzrost wydatków na zatrudnienie w Urzędzie Miejskim, kampanie billboardowe czy wydawanie Gazety Miejskiej, która jest pani tubą propagandową, to lepiej, żeby zostały w kieszeniach rozsądnych i gospodarnych Ostrowian. Ogromny autorytet w dziedzinie finansów, profesor Jajuga, powiedział mi kiedyś, że jeśli władza transparentnie zarządza środkami publicznymi, to mieszkańcy podatki traktują jako przywilej, a nie obowiązek. To dość prosta, ale bardzo mądra prawda. Idealnie wpisuje się też w sposób zarządzania przez panią miastem. Trzeba głośno dzisiaj powiedzieć, transparentności wydawanych środków w naszym mieście nie ma. To właśnie pani działaniami zainteresowała się obywatelska sieć Watchdog Polska. To od pani radni i mieszkańcy nie mogą dowiedzieć się rzeczy, które ich interesują. To pani próbuje zniechęcać nas do zadawania pytań. To pani odmawia radnym udostępniania dokumentów. To pani do dziś nie udowodniła, że tytuł kobiety charyzmatycznej nie miał związku z serią artykułów promujących nasze spółki, za promocję których mieszkańcy płacą w opłatach komunalnych. Sposób myślenia o podatkach powinien zostać odwrócony. Powinna pani zadbać o to, aby mieszkańcom Ostrowa żyło się dostatniej, bo to właśnie z wpływu z podatku PIT pochodzi aż 60 milionów w naszym budżecie. A teraz czas na garść faktów. Mówiła pani na początku swojej kadencji, że jeśli miasto nie dba o młodych, to może pójść do piachu. Co pani robi? Nie dba pani o młodych. W przeciągu ostatnich 2 lat ludność w wieku produkcyjnym w Ostrowie zmniejszyła się o prawie 2000. Pani narzędzia wspierania przedsiębiorczości są nieskuteczne. Liczba nowych zarejestrowanych podmiotów gospodarczych jest rekordowo niska. Jak to się ma z promowaną przez panią kartą przedsiębiorcy? Mieszkańcy Ostrowa średnio zarabiają 2711 zł brutto, co daje 1955 zł na rękę. Przy takich zarobkach trudno jest wynająć mieszkanie. Według prowadzonej przez pani polityki mieszkaniowej przy takich dochodach nie mogą starać się o mieszkanie komunalne, a jedynie mogą wziąć udział w loterii mieszkań dla systematycznych. Pani troska o seniorów też jest powierzchowna i dobrze sprzedająca się w mediach. Mówię to z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością. Jako finansista, osoba w wieku produkcyjnym, ale także jako wnuczka, dla której nie było i nie ma ważniejszych spraw niż szczęśliwe i beztroskie życie dziadków. W dzisiejszym systemie finansowym komfortowe życie seniorów możliwe jest wyłącznie przy coraz lepszej koniunkturze gospodarczej, która wypracowywana jest przez osoby w wieku produkcyjnym. Wysokość emerytur dzisiejszych seniorów zależy od naszych dochodów. Podobnie jak jakość ich życia w naszym mieście uzależniona jest w głównej mierze od wpływów do budżetu z naszego podatku dochodowego. Trzeba powiedzieć sobie wprost. Dzisiejsze uchwały podatkowe nie wpłyną znacznie na sytuację dochodową miasta.
są symboliczne. Podnieść jakość życia w naszym mieście może wyłącznie zupełnie nowe spojrzenie na jego gospodarkę. Niestety, to tylko liczby, fakty i dane. Tym miasta i jego problemów się nie przypudruje. Dziękuję bardzo.